O ile pierwsza połowa tego spotkania, może tak, może po pierwszej połowie tego spotkania nie bardzo można było wskazać na ten zespół, który ostatecznie wygra w tym spotkaniu, to chyba druga połowa nie pozostawia złudzeń. A generalnie, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i o to, w jaki sposób przygotowywaliśmy się na PH Poznań, bardzo dobrą drużynę, to zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej Lech Poznań będzie chciał dosyć szybko rozstrzygnąć losy tego spotkania. Stąd pierwsza połowa skuracyjna w naszym wykonaniu. A w drugiej połowie, tak jak już mówiłem wcześniej, było chyba widoczne, kto wykazał się większą determinacją, kto stworzył więcej sytuacji, ażeby ten mecz wygrać. Co trener powiedział zawodnikom w przerwie, szczególnie Markusowi, bo po przerwie to był zupełnie inny zawodnik? Znaczy, jeżeli chodzi o Da Silva, to ja od początku mówiłem, że to jest dobry piłkarz. Że Da Silva mógł trafić do Bełchatowa rok temu. Prawda jest taka, że jak wielu jest takich piłkarzy, którzy potrzebują akceptacji. Da Silva było w ten sposób również i to jest właśnie typowy taki zawodnik. W momencie, kiedy w Pucharze Polski dał znak, strzelił bramkę i można powiedzieć, jakby zespół go kupił, tak? Jakby go zaakceptował. Pograł wtedy bardzo fajne spotkanie, zagrał z zespołem, zagrał taką piłkę nie indywidualną, jak to często Brazylijczycy mają we krwi, tylko zagrał fajną piłkę zespołu. Po strzeleniu tej bramki on w tygodniu już inaczej wyglądał, stąd wtedy decyzja była na Wisłę Kraków. I on w meczu z Wisłą Kraków miał fajny debiut. Dzisiaj ta pierwsza połowa, ciężko mi było się wprowadzić, ale w drugiej połowie widać było, że jakby odwzajemnił zaufanie, którym go obdarzyłem i zawodnik pokazał umiejętności, które ma nieprzeciętne. I myślę, że w dużej mierze przyczynił się naszemu zwycięstwu dzisiaj. Jeszcze jedno pytanie. Pokaż mi swoją ławkę rezerwową i to ci powiem, jaką masz drużynę. Na ławce siedzi Tomasz Wróbel, Grzegorz Kuświn, Dawid Nowak. No to można powiedzieć, że trzeba zacząć myśleć generalnie chyba o jakichś celach już w tej chwili i głośno coś powiedzieć. Ja powiem tak, jak ja tu przychodziłem, to powiedziałem, że jeżeli trafi jakiś zawodnik, którego będę widział w zespole, to przede wszystkim ten piłkarz będzie potrafił grać w piłkę. I tacy zawodnicy tu do nas trafili. Kwestia jest tego, czy prędzej czy później, jak on się wkomponuje w zespół. Czy tam moja wiedza na temat tego piłkarza jest dostateczna w kontekście przełożenia tego na zespół, na to, w jaki sposób chcemy grać, w jaki sposób to wygląda. Zawsze to potrzeba trochę czasu. A powiem tak, całkiem niedawno to mówiło się, że widać, że Da Silva to Brazylijczyk z Rumi. Pewnie tutaj jest dziennikarz, który tak go określił. Niedawno też mówiono o tym, że będziemy w ogóle lecieć z ekstraklasy i w ogóle z tymi piłkarzami i z tym trenerem, to gdzie oni w ogóle mają być. Ale skromnie mówiliśmy, że w każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo i będziemy to potwierdzać dalej. Dziękuję.